Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, dawno nie było Mrocznych Tajemnic na kanale ze względu na to, że no, jak się domyślacie, Kroniki Meltany tutaj bardzo nam... No, panie orku, tak nie wolno. Kroniki Meltany nam zajęły teraz miejsce w serduszku. Ja się muszę znowu nauczyć sterowania, bo ostatnio grałam, oprócz tego, że w Kroniki, to jeszcze w Ryzena 2 i po prostu wszystko mi się teraz miesza i w ogóle. Ała, typie, szanuj mnie, halo. Ojejku, ja się, moi drodzy, obawiam teraz tego, jak nasza fabuła się dalej potoczy. Mamy tutaj Kana, niestety jest martwy. Miał przy sobie sporo bryłek, sporo ostrzy. Kryształ witalności, almanach siły, błogosławione ostrze zmierzchu. To jest jakaś broń dwuręczna. Bardzo fajna, no ale niestety nie dla nas. Niestety. A co, my idziemy w stronę teleportu, bo musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Naszym zadaniem jest odnalezienie Balayare T. Wydaje mi się, że nie damy rady tego zrobić chwilowo. Znaczy, dalibyśmy radę, ale z tego, co się orientuję, przeniesiemy się przez to do miejsca, które nie jest odpowiednie dla nas. Może być, można powiedzieć, nawet śmiertelne w wielu aspektach. I powiem wam, że próbowałam naprawić poza odcinkiem zadania, które się popsuły. Jednakże... popsuły. Które są zablokowane. Jednakże nie da się tego zrobić. Więc po prostu nie będziemy tego robić. Niestety, zepsute zadania muszą zostać zepsute i tak zostanie. I możemy jeszcze spróbować jedno zadanie naprawić, bo jak pamiętacie, ja zepsułam sobie jednego questa, bo przez to nie mogę na przykład zostać teraz magnatem ani szefem obozu, bo to chyba są dwie różne ścieżki tego, jak może wyjść. I no nie możemy tego zrobić, niestety. O, ładnie. Wszedł lód. Dobrze, mamy przed sobą jakiegoś maga. I leży tutaj też nasz jeszcze jeden przyjaciel. Nie jesteś jednym z tych świętobliwych gnojków. Mów, kim jesteś i co tutaj robisz? Niczego się ode mnie nie dowiesz, sługusie Beliara. Tak ci się tylko wydaje, parszywy psie. Mój mistrz już pokonał tego aroganckiego dupka, Kenunza. Pomyśleć tylko, że ten potężny przywódca pradawnych tak łatwo poddał się woli mojego mistrza. Teraz twoja kolej. Jednak ja nie będę tak pobłażliwy jak mój pan. Poznaj potęgę Beliara, sługusie Inosa. Okej. A ty masz jakiś problem ze sobą? Ała, no typie! Aha, dobra, będziemy się tak bawić, okej. Czy by ci tutaj przywalić? Nie, weźmy na przykład sobie kulę ognia. Jeszcze jedną, mamy ich trochę. Co ja się będę przejmować tym akolitom? Dobra, troszeczkę chyba... No niech będzie pod dziewiątkę pocisk. Czemu ten pocisk mu nic nie robi kompletnie? Nie mam pytań. Ała! Typie, chyba sobie żartujesz. Prawie mnie pokonał, bo jednej kulki nie doładowałam i to dlatego. Dobrze, czarna okolita. Miał przy sobie kostur maga, oczywiście kolejne 500 bryłek. Wytrychy, te monety pozwólcie, że zostawię. Kryształ czasu i 6 wyciągów. Dziękuję. Dobra, fajnie. I mamy tutaj jeszcze naszego przyjaciela Horgana, który miał przy sobie 6 wytrychów. Tych monet już całkiem nie będę zbierać. Kryształ odnowy. Ten pulsujący kryształ wprost emanuje jakąś pradawną energią. Kryształ witalności, już mieliśmy taki. I ręka Boga. Premia do walki mieczem 10. Obrażenia 125, wymagana siła 60 i to jest broń jednoręczna. Ma model szponu Beliara, z tego co widzę.
może się okazać naprawdę fajna. No, 125 obrażeń, a ja, moja wcześniejsza broń miała chyba 80, nie? Ostrze chwały, tak, 80. Co prawda ostrze chwały zamraża, ale no, dla takiej broni to chyba jednak warto. Dobra, napijemy się troszeczkę i tak, zrobimy sobie F5 i coś chciałam zrobić, ale zapomniałam. Aha, nie wiem dlaczego, mamy założoną inną zbroję niż powinniśmy mieć. Gdzie mam tę zbroję? Tutaj. Nie wiem dlaczego mam założoną zbroję łowcy orków zamiast zbroi Faellana. Czy tam Feallana? Nieważne. Bo ta jest lepsza dużo. I to jest bardzo dziwne. Ale no cóż, nie wnikajmy. My wracamy teraz na powierzchnię. I zastanawiam się, czym możemy się zająć. Możemy zająć się Melkorem. Spróbować go oczywiście pokonać. Może się to udać. I wtedy może spróbujemy sobie odblokować jedno zadanie, które się właśnie popsuło. Nie wiem, czy się dam radę tepnąć. Tak, na spokojnie. Siup, siup. Dobra, Gardar, spokojnie. Mądry chłopiec. W ogóle, czy ja mogę ci powiedzieć coś? Mogę się nauczyć pierwszego kręgu magii. Pokaż, a nie to. Masz stałe mikstury, wezmę sobie. I te wszystkie też sobie wezmę. Daj mi to wszystko. I tak mnie na to stać. A przynajmniej będziemy mieli się czym leczyć. Dobra, co ja mogę ci opchnąć? A może jakieś te runy byśmy mu opchnęli? Których nie będę i tak używać. Pocałunek smoka, koszt mana 1, krąg 6. No w życiu tego nie będę używać. No już wystarczy. O Jezus Maria. Dobra, może nie tak. Ognisty pocisk. O, jest na krąg 1 w ogóle, ale nie będziemy go używać. Lodowa fala. Już jest 7000. No nie mam oczywiście z czego dołożyć. A zróbmy tak i teraz nie wiem. Może jakimiś broń mi ci dorzucę. Na przykład szeptem burzy. I teraz dorzucimy parę bryłek może, co? Będzie dobrze, chyba tak. Jezus Maria, gdzie mam bryłki? No i parę bryłek, super. Przyjmujemy. Dzięki temu też mamy się czym leczyć. Mamy też miksturki stałe, na które kiedyś nie było mnie stać, a teraz jak najbardziej. Mamy małe miksturki, większe. Super. To co? Sprawdźmy sobie dziennik. Droga 7 kroków. To jest zadanie, żebyśmy znaleźli Balejaretę. Pradawniej też. Nieznajomy. To jest chromanin. Nie zrobimy tego na razie. Towarzysz. No, skrzypek nam w ogóle zaginął w akcji. Pomoc magów ognia to jest zadanie główne. Tajemniczy Eremita, to jest zadanie związane z chromaninami. Obóz strażników. Tak, mamy Melkora do wyklepania. Kowal, no to musimy się nauczyć kowalstwa, żeby się wykonało. Zaginiony strażnik się zbagowało. I alchemik jest nie do ruszenia do 5 rozdziału na razie. Dobrze. Czyli widzę, że nie mamy jakoś sporo zadań na głowie. Tak naprawdę teraz został nam Melkor przede wszystkim. I wiecie co? Zaczynam się zastanawiać. Tej historii musi być jednak ziarno. Czy ja jestem w stanie przyzwać sobie na przykład Paladyna Inosa, bo mamy taki coś. Tak, przywołanie Paladyna Inosa. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Tylko raz. Dobra, to go zostawiamy. Zmniejszenie trolla. Piąty kręg. Krąg, no właśnie. Kryształ od Eliny. Dziwny kryształ. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Przyzwanie szkieletu, telekineza to nie. Może pirokineza? Byśmy rzucili na niego. Nie, no dobra, nie będziemy nic na niego rzucać. Po prostu trzeba się z nim zmierzyć. Zapewne masz rację. Zobaczymy. Otwórz broń! Zgadzam się z tobą. Nadszedł twój czas. Jak nie przestaniesz tym wymachiwać, to się w końcu rozśmieszę na usta. Powolutku, żebyś czuł, jak wypływa z ciebie życie. Ała, Melkor. Ja serio, jeszcze jakiś kopacz się na mnie będzie rzucał, tak? Kopaczu. To jest, moi drodzy, bardzo dobra taktyka, a wiem to, bo już raz spróbowałam nagrać dla was ten materiał. I to było naprawdę świetne. Że Melkor się po prostu najzwyczajniej w świecie zbugował.
aktualnie. I on sobie tutaj stanie gdzieś. I nie zagada do mnie drugi raz, a ja będę mogła go wtedy pokonać. Aktualnie sobie stoi tam, ale on już do mnie drugi raz nie zagada. O, biegnie do mnie. Wow, niemożliwe. Cholera! Znasz kogoś, kto potrafi robić Wimber? Być może. A o co chodzi? Teraz gdy nie ma już kopalni, nie będzie dostaw alkoholu spoza bariery. A to oznacza, że w mojej karczmie nie będzie alkoholu. Wielkie nieba, to straszne. No cóż, czas zacząć samemu produkować Wimber. W końcu to nie jest takie trudne. Ale póki co, mam jeszcze zapas alkoholu na jakieś pół roku. Okej, okay, wybacz mi, bo ja muszę tutaj uciekać, typie. Dobra. Melkor? Biegniesz do mnie, nie? Ała, no typie! Ogarnij dupę. No... Tak to my się nie będziemy bawić, wiecie? Niedobrze. Ostatnio mi się zbagował i liczyłam, że teraz też się zbaguje. Oho! Bierze nogi zapas! Aha, postanowił sobie iść tam z powrotem. Dobra, napijmy się. I wygląda na to... A może byśmy faktycznie rzucili na niego pirokinezę jakąś? W sumie ładne by mogły być z tego jakieś obrażenia, nie? Pirokineza, gdzie ja to mam? Pirokineza. Mamy tylko... Nie, mam 4 pirokinezy. To fajnie. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Wiecie co? On się chyba jednak zbugował teraz aktualnie. Ale w sumie... Dlaczego nie? Tak, właśnie się zbugował, moi drodzy. No to już jest nasz. Ała, prawie. Dobra, udało mi się. A co to miało być? Wiecie co, włączymy... Od razu czas, kiedy takie sprawy załatwiono inaczej. Okej. Okay. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To się już nie powtórzy. Nie wiem, dlaczego siekacz mi wpierdzielił, ale tak nie powinno być. Moja ręka Boga tutaj leży. Wściekła stal. Leż. Facet ma dość. No co jest? Czemu mnie wszyscy leją? Okej. Okay. Coś tu się zepsuło ewidentnie w tej grze. Nie wiem, co się popsuło i dlaczego, ale okej. Okay. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Facet ma dość. No i dlaczego wy mnie bijecie? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ostatnio nie było takich problemów. No kurna, halo. Siekasz, dlaczego ty mnie bijesz? No dobra, w sumie to mnie zlej. Facet ma dość. Dobra, zapomnijmy o naszej małej sprzeczce. Okej. Okay. No nieźle, chłopcze. Zabicie Melkora to nie lada wyczyn. Kto by przypuszczał, że zrobi to ktoś taki jak ty? Zasłużyłeś na dobre piwo. Zawsze też tak myślę. Masz rację. Okej, okay, widzę, że gra się bardziej pobagowała niż myślałam. Niektórzy nigdy. Miecz Kazmira, dobrze. Wybaczcie za użycie cheatów. Zaraz sobie wypijemy te miksturki, tak żeby sobie dopełnić życie. Ile mam życia? 425. To wypijemy. Raz. Powinieneś wierzyć we wszystko. Dwa. Trzy. Cztery. Myślałem, że. No i niech będzie jedna taka. Coś się tutaj gra pobagowała bardzo dziwnie. Chyba przez to, że użyłam tej pirokinezy.
Gdzie jest moja ręka Boga? Dziękuję. Nie wiem, czy cheaty były wyłączone, czy nie. Tak, mamy zabitego Melkora. I teraz będziemy próbowali uratować to zadanie. Bo powinniśmy móc zostać szefem obozu / magnatem. Ale nie będziemy mogli tego zrobić. Mamy Kazmira do uwolnienia, więc zajmijmy się przede wszystkim tym. Widzę, że bardzo dużo mi na tym Melkorze dzisiaj zeszło, bo się gra po prostu powariowała trochę. Ty sukinsynu! Przez ciebie siedzę teraz w klatce! Uważaj na słowa, bo zaraz wejdę do ciebie i pogadamy inaczej. Zobaczysz. Jeszcze pożałujesz. Niech no tylko wyjdę na wolność. Okej. Kazmir. Witaj. Melkor nie żyje. Jesteś wolny. To ty go zabiłeś? Wybacz te głupie pytanie. Oczywiście, że ty. Znowu wolny. Masz moją dozgonną wdzięczność. Nie ma sprawy. Każdy na moim miejscu uczyniłby to samo. Poza tym, Melkor był strasznym sukinsynem. Zabiłem go z rozkazu Gomeza. To Gomez o tym wszystkim wiedział? Gomez, Krug i Bartolo. Przeprowadziłem dla nich małe dochodzenie. Chodziło o Syro? Tak. Melkor zabił magnata. Miał w planach najpierw przejąć władzę w tym obozie, a później chciał zająć się Gomezem. A to podły gnojek. A ja się nie zorientowałem. Nie obwiniaj się. Melkor był bardzo przebiegły. Zmylił wszystkich magnatów. Dam ci chwilę odsapnąć po trudach niewoli. Klatka dużo mnie nauczyła. Zdałem sobie sprawę, że jestem już chyba za stary na zabawę w przywódcę. Masz rację. Muszę trochę odpocząć i przemyśleć parę spraw. Jeszcze raz dziękuję, przyjacielu. Gdyby nie twoja pomoc. Okej. Zaczekaj. Mam do ciebie małą prośbę. Tak? Melkor zabrał mój stary miecz. Bardzo się do niego przywiązałem. Czuję się bez niego jak bez ręki. Rozumiem. Przyniosę ci ten miecz. No ja chyba go mam. Z tego co zauważyłam i widzę, że na ostresowanko od razu jointik. Dobrze. Fajnie. Lecimy. Dziękuję, przyjacielu. Od razu lepiej się poczułem, trzymając stal w ręku. Znam to uczucie. Niech miecz dalej ci służy. Znowu zaciągnąłem u ciebie dług. Mam nadzieję, że zdołam go kiedyś spłacić. Ten i pozostałe. Okej. Okay. Teraz, moi drodzy, będę spróbowała zrobić jedną rzecz. Konkretniej. Spróbujemy sobie kodami przywołać Bartolo. Bo, jak wiecie, ja tego zadania teraz nie mogę zakończyć. Przez to, że Bartolo... nie wiem, czy insert będziemy używać? Tak, chyba tak. Insert. EBR. Dlatego, że no... Po prostu to zadanie zrobiła mnie wtedy, kiedy trzeba. Spróbujemy sobie przywołać właśnie Bartolo. Tak, i widzę, że mnie od razu bije. Dobra, czyli widzę, że nic z tego nie będzie. Czyli to jest niewypał jeden wielki. Widzę, że też Bartolo w ogóle bije innych ludzi, także zadanie jest po prostu zepsute na amen. Dobra. Ja uwolniłam Kazmira wreszcie z tej klatki, czy nie? Chyba tak. Kazmir? O matko jedyna, nie pal. Obóz strażników, tak. Czyli tutaj mamy już wszystko po sprawie. Witaj! Kazmir, ja już nie chcę z tobą gadać. Dobra, czyli co nam zostało w tej chwili? Albo pradawni, albo pomoc magom ognia. My mamy do końca jeszcze nie przeprowadzoną rozmowę z Diego i z Miltenem, więc możemy to zrobić teraz. A później myślę, że będziemy dalej kontynuować fabułę. Takie mam odczucia. No bo szczerze mówiąc, wolałabym jeszcze poczekać z tym miejscem, gdzie mamy się udać, jeżeli chodzi o szukanie Uriziela i Balayarete.
No, także na razie po prostu to zostawimy. Tymczasem idziemy porozmawiać z Diego, idziemy porozmawiać z Miltenem. Nie dokończyliśmy z nimi dialogów, więc teraz jest na to wyśmienita okazja. Także ogarnijmy to tak jak trzeba. Milten, zacznijmy od ciebie. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Mhm. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Okej. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Do zobaczenia. Jasne, idziemy oczywiście. Myślę sobie... Na ziemiach orków powiem wam, że też jest dosyć trudno, jeżeli chodzi o przetrwanie, a będziemy musieli tam za niedługo iść. I właśnie nie wiem, czy najpierw fabuła, czy najpierw poboczna sprawa związana z mrocznymi tajemnicami. Właśnie, pytanie, wątek główny samego Gotika, czy wątek główny samych mrocznych tajemnic? Dobre pytanie. Nie wiem. Sprawa jest trudna. Dobra, idziemy do Diego. Porozmawiamy z nim na szybko, potem skoczymy dalej w nurt fabuły, po prostu. Witaj! Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Okej. Okay. Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko wolnej kopalni. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. No to niedobrze. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milten? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle.
Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. Możesz mnie... Tak. Jasne. Siła i zręczność. Wróć. Na razie nie potrzebujemy tego. Okej, okay, my musimy się udać do magów wody, tylko nie mam many. W ogóle nie wiedziałam, że pirokineza jest taka świetna. Pod szósteczką, magowie wody. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych sześciu magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, trzynasty mag. Trzynasty mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten trzynasty mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Kurde, ale to przecież było chyba tak, że magów ogólnie było 12 i tutaj jest po prostu jakaś nieścisłość, bo przecież mag, o którym teraz jest mowa, kiedyś należał do kręgu magów ognia i po prostu postanowił odejść i zostało 5 magów ognia i 6 magów wody. Więc on był tak naprawdę 12 magiem, a nie 13 z tego co kojarzę. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten trzynasty mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc... Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się. Niedługo wrócę. Obyś wrócił cały i zdrowy.
Cześć Gorn, w ogóle. Witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Powiedz Diego, że nie będę mógł przyjść na spotkanie. Ale możesz pójść za mnie. Tylko nie wypij całego piwska. Okej. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Witaj! Jak leci? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee zajmuje się jeszcze organizacją naszej obrony. Do zobaczenia. Okej, dobra, w porządku. Czyli co, idziemy szukać w takim razie Xardasa na ziemiach orków. Jakby teraz pobiec tam najlepiej? Szczerze to tędy. My do biblioteki nie musimy iść, ale musimy sprawdzić, czy mamy pewne rzeczy. Przydałaby się kula ognia. Ognista burza, ja mogę tego używać? O Jezus. Dobra, przydałoby się tak. Piorun kulisty by się na pewno przydał. Kronos chyba sprzedaje na dole te zwoje. Merdarion, czy z tobą coś? Mogę pogadać? Witaj. Nie przeszkadzam? Odejdź. Nie mam teraz głowy do prowadzenia konwersacji. A co się stało? Wyglądasz na poruszonego. Co się stało, że Saturas kazał mi szukać pewnego pergaminu? A nie mogę teraz porzucić moich badań. Jestem już tak blisko, aby zgłębić sekrety starożytnej mowy. Może ja mógłbym pomóc? Zesłał cię sam Adanos. Posłuchaj, wiem tylko tyle, że te zapiski mogą znajdować się wokół zatopionej wieży Xardasa. Znajdziesz tam kamienny krąg i pieczarę. Kiedyś w tej grocie zamieszkiwał pewien magownia. Prowadził jakieś badania, jeszcze zanim powstała bariera. Nawet nie wiedzieliśmy o jego istnieniu. Niestety, ten mag to straszny odludek. Kiedyś wysłaliśmy do niego kilku najemników, ale wrócił tylko jeden. Pozostałych mag dosłownie puścił z dymem. Jestem niemal pewien, że formuła, którą kazał znaleźć mi Saturas, znajduje się właśnie w tamtej jaskini. Jak już ją odnajdziesz, to idź tym prosto do Saturasa. Zrobię tak na pewno. Wydaje mi się, że ja już tej formuły nie mam, bo tą formułę daliśmy też Kenudzowi. Jeżeli sobie nie przygarnął na stałe, no to mam ją, ale... Witam! Znasz się na zaklęciach teleportacji? To zależy. Wbrew pozorom nie jest tak łatwo stworzyć zaklęcie teleportacji. Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Do tego zaklęcie musi być stabilne. A czy mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat? Poszukaj w bibliotece. Być może znajdziesz tam jakiś tekst traktujący o teleportacji. Dziękuję, Magu. Niech Adanos macie w swojej opiece. Okej, był taki oczywiście. Tutaj nie chcemy zostać ani magiem, ani nic. Tutaj ktoś siedzi? Nie. Tutaj jest biblioteka. Tu jest jeszcze chyba miksir, tak? A z tobą coś mogę? Witaj! Witaj, magu. Zejdź mi z oczu, niegodny robaku. Przepuść mnie! Okej, widzę, miksir jest wredny cholernie. Dobra, a czy ja mogę to Saturasowi oddać? Bo mi się wydaje, że Kenus mi to zabrał, ale może to mam? Witaj. Nie, nie mam tego. Pozdrawiam serdecznie. Xardas Nekromanta, spotkanie. Tak, spotkanie. Dobra, czyli to nie jest jako zadanie, tylko po prostu taki expik troszeczkę dodatkowy. Dobra, bo ja potrzebuję sobie kupić troszeczkę czarów. I wydaje mi się, że Kronos może mieć czary. Potrzebujemy czegoś lodowego. Czegoś ognistego i czegoś z burzy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Takiego burzowego. Kronos. Spory ten kopiec rudy. Ciekawe, po co jej tyle gromadzicie. Wszystko, co robimy skazańcze, robimy ku chwale Adanosa i zgodnie z zamysłami naszego mistrza, Saturasa. Domyślam się, że musicie mieć ważne powody, aby gromadzić tak wiele magicznej rudy w jednym miejscu.
Słyszałem nawet, jak jakiś pijany szkodnik bełkotał coś o tym, że tak naprawdę potrzebujecie tej rudy do tworzenia jakiegoś zaklęcia masowej teleportacji poza barierę. Co to za wielutne kłamstwa? Niech Adanos ma tego głupca w swojej opiece. A teraz odejdź i lepiej zapomnij o bełkocie pijanego nieszczęśnika. Aha. Poszukuj. Ty masz tylko książki? No nie mów mi, że nie masz zwoi. Masz zwoje, no jasne. Przemiana w zębacza, nie dziękuję. Przemiana w krwiopijce, sopel lodu. Piorun kulisty. No ale ja nie chcę 10, fuck man. Dlaczego nikt tego nie naprawił? A dobra, daj mi to. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Lodowa fala, bryła lodu, uzdrowienie. Kula ognia. No... Noż Holender, jak ja mam sobie to zrobić? Zawsze gadają. Nawet nie mogę zwoi kupić, nie? Mam pioruna kulistego, uzdrowienie. Nie, nie mam. Serce ognistego golema przyda nam się na golema lodowego. Mam coś z lodu, uzdrowienie, mam bryłę lodu, ale tylko jedną. Pogadajmy lepiej o czymś innym. No ale przydałby mi się piorun kulisty. Gorzej, że Kronos sprzedaje tylko tyle tych egzemplarzy. Ja nie jestem w stanie w tej głupiej modyfikacji kupić jednej, pojedynczej, nie? Pogadajmy lepiej o czymś innym. Co za dno. Masz pierścień siły. Tak długo. Nie potrzebuję go. Lepiej się do tego nie mieszaj. Myślisz, że... Piorun kulisty. No muszę kupić wszystkie 9, nie? W sumie co mi szkodzi, masz. 38... Co ja sprzedaję? Armia, o Boże. Niewiarygodne, że to tyle kosztuje. Dobra, żryj. Jeszcze mi oddaj coś. Masz bryłki? Nie masz bryłek. Po cholerę ci bryłki, nie? Dobra, to zrobimy tak. Masz te największe mikstury i tak mi się nie przydadzą. Dobra, niech stracę te 50 bryłek. Mam nadzieję, że mi lodu starczy. Byłoby dobrze, gdyby jednak starczyło. Dobra, to co? Biegniemy w stronę Xardasa. Wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze się gdzieś może przekimać, żeby nie chodzić po ciemku, ale z drugiej strony co za problem? W sumie to żaden. Teraz pytanie, którędy najlepiej będzie. Ja mam mapę w ogóle całej kolonii? Nie mam chyba. Mam w ogóle mapę. Pancerz, magia, artefakty, żywność, napoje, pisma. Mapa do starej kopalni, mapa od Iberiona, mapa od Saturasa. Dobra, zajrzyjmy na tą na przykład mapę. Tutaj jest to jeziorko. Dobra, nieważne, pobiegnijmy w jakiś tam, obojętnie jakiś sposób. Tak dotrzemy do Xardasa. Dobra. Idziemy, lecimy. Tak sobie myślę. A może jednak pradawni? Nie no, do Xardasa możemy iść na spokojnie, sobie z nim porozmawiać. Dostaniemy za to trochę punktów doświadczenia, może uda się nawet zainwestować plus 5 do walki bronią jednoręczną. A my sobie pójdziemy tędy. I tak się zastanawiam właśnie, jak to wszystko rozwiązać. Moglibyśmy iść dalej wątkiem pradawnych, ale boję się, że troszeczkę... Nie damy sobie jednak tam rady. Jeszcze aż tak, jakbym chciała na takim zadowalającym poziomie. Najgorsze jest to, że mamy uziemionego alchemika do 5 rozdziału. I w sumie chyba wydaje mi się, że dobrze by było po prostu dostać się tam, ogarnąć to i po prostu jakoś to zrobić w ten sposób. Nie wiem, czy tutaj nie będzie jakichś ogarów po drodze, czy czegoś. Mogło się coś tutaj zrespić. Widzę, że nic z tych rzeczy.
Przynajmniej ja na razie niczego nie widzę. Musimy się przemknąć, co też nie będzie jakimś banalnym zadaniem, bo tutaj będzie sporo orków po drodze. Znaczy zawsze możemy wejść też na jakieś skały i troszeczkę pobiegać. Mamy grupę kąsaczy. Dobra, postaramy się jakoś pojedynczo je wyciągnąć. Nie chcę, żeby atakowało mnie w grupie, bo one mogą mi zrobić jednak większą krzywdę. W sumie była też lepsza droga do wieży Xardasa, mogłam tamtędy. Wiecie co, chyba tak zrobię. Tylko, że no, musielibyśmy do bractwa się tepać. Albo tędy gdzieś. Właśnie po skałach. Kurczę, wiecie co? Weźmy się do bractwa. Telekineza, teleport, bractwo. Będzie dużo łatwiej. Wydaje mi się, że Lares... Boże, że Lestera też tutaj nie ma. Lester jest chyba normalnie dalej w fortecy, więc też możemy do niego skoczyć, żeby ogarnąć to zadanie z przyjaciółmi. Ze spotkaniem konkretniej. Także przebiegniemy się też do fortecy górskiej. I odwiedzimy tam Lestera. I myślę, że na tym sobie zakończymy odcinek, jak już tam dobiegnę. I jak z nim porozmawiam. A potem będziemy szli w stronę Xardasa. I ogarniemy to, mam nadzieję. Mam też nadzieję, że jakoś bardzo mi się nie oberwie przy walce z tymi potworami, które pilnują wieży Xardasa. Bo są to oczywiście golemy. Różne golemy. Kamienny, ognisty, lodowy. Żywioły konkretniej i po prostu jest nam to potrzebne najzwyczajniej w świecie. Także zobaczymy. Mam też nadzieję, że ogary się nie porozpiły po drodze, bo nie mam ochoty jakoś ich bardzo wybijać. Ogólnie myślę, że sobie wybiję tereny orków sama poza odcinkiem, bo zajdzie na to sporo mikstur, sporo czasu, a nie chcę, żebyście go marnowali na takie bieganie, latanie i klepanie, bo to się będzie na tym opierało. Też jeszcze tutaj w okolicy cmentarzyska mamy do wybicia parę stworów, więc to wszystko też jeszcze przed nami. Dobra, bo wyłączałam sobie minutnik, żeby nam nie dźwięczał. I co? I biegniemy. Właśnie tak się zastanawiam, ile nam jeszcze też zostało tych mrocznych tajemnic. Na pewno jesteśmy w ponad połowie, jeżeli chodzi o grę. Dzisiaj jest chyba 39 odcinek, albo 38. Także jesteśmy na pewno w ponad połowie. Nie zostało nam wiele. Tak naprawdę czwarty rozdział już, reszta poleci bardzo szybko, wydaje mi się. Szczególnie, że odcinki są 45-minutowe, więc nie powinno nam to zająć wiele czasu. Miejmy nadzieję. I teraz pytanie, po której stronie siedzi Lester? Chyba na górze. Chyba na górze, tak. Mam taką nadzieję. Czy to jest ta zepsuta drabina, czy to jest ta dobra drabina? To jest ta zepsuta drabina. Dobra, Bezi, bo nie chcemy, żebyś spadł. On powinien siedzieć tu. Gdzieś w jakiejś bibliotece może, coś? Jeżeli go tutaj nie ma, to się bardzo zdziwię, że tutaj przyszłam, bo mi się zawsze kojarzyło, że on tu siedzi. Na pewno nie jest wyżej, bo to nie miałoby sensu. A może jest niżej? Wiecie co, zejdziemy w takim razie na dół. Ja bym sobie dała rękę uciąć, że on jest na górze. Ale może... O, jednak jest tutaj. Okej. Cześć, Lester. Jak się masz? Hej, co tu robisz? Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. I co z tego?
wszyscy magowie ognia zginęli. Gomez kazał ich zamordować. Niełatwo będzie to teraz odkręcić. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. Chcę się z tobą spotkać, tam gdzie zawsze. Najwyższy czas! I co teraz? Zostanę tutaj, żeby przejrzeć stare księgi. Nie rozumiem. Mistrz Iberion zwykł mawiać: uczeń próbuje przesuwać przedmioty rękami i nogami. Mistrz porusza je siłą swego ducha. Dobrze, dobrze. Zrozumiałem aluzję. Uważaj na siebie. Dziękuję. Muszę już ruszać w dalszą drogę. Niech śniący macie w swojej opiece. A, zapomniał. Powiedz bieg, że miejsce na spotkanie jest odciętane. On będzie wiedział. Nie ma sprawy. Na razie. Okej, dobra. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji, a ja lecę montować dla was ten materiał. Udamy się... którędy? Którędy, bo się teraz troszeczkę pogubiłam. Ach, wiem, którędy. Zejdziemy sobie stąd i udamy się tutaj, spadniemy sobie po prostu z góry w okolicy zatopionej wieży i tamtędy przedostaniemy się do Xardasa. Dzięki temu ominiemy całe to dziadostwo po drodze składające się z potworów. Myślę, że faktycznie sobie po ekspie chyba poza odcinkiem, ale klepłam. I będzie chyba okej. Więc dziękuję wam jeszcze raz, trzymajcie się. I spotkamy się, myślę, nie wiem gdzie, może już przed wejściem do Xardasa, zobaczymy. Zobaczymy, czy będę faktycznie expić poza materiałem, czy nie. Tak czy inaczej, cześć!